Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie niezła Szajka. Opera, która potwierdza, że z rodziną najlepiej na zdjęciu, ale przeczy też teorii, że nie wolno robić sobie jaj z pogrzebu. Bo jeżeli robi to Giacomo Puccini, to wówczas wychodzi takie cacuszko jak opera Gianni Schicchi. Właśnie zmarł Buoso Donato, bardzo kochany przez swoją rodzinę, głównie za swoje przymioty, a przy okazji też za to, że był nieco bardzo bogaty. Jeszcze stygnie we własnym łóżku, a rodzina już jest w zaawansowanej rozpaczy. No dobra, czas jakoś poradzić sobie z bólem. A nic nie wchłonie łez żałobników tak dobrze jak papier testamentu wujka. A w nim? No właśnie, co w nim? Plotki głoszą, że wujek miał słabość do mnichów. Młody Rinuncio ma nadzieję, że coś dla niego skapnie z majątku krewniaka. Wtedy mógłby poślubić swoją dziewczynę, Laurettę. Testament jest dobrze ukryty, ale w końcu udaje się go odnaleźć. Wiadomo, że najważniejsze w spuściźnie po wuju jest pamięć o nim, ale nie bez pewnej wartości są posiadłości w mieście i poza nim oraz bardzo cenny okaz rogatego bydła. I to właśnie one przypadną w udziale... Co począć? Czy jest jakiś sposób, by obalić ten niesprawiedliwy dokument? Bez konsultacji z rodziną, zdystansowany do niej Rinuncio prosi o pomoc Gianniego Schicchi. Kto to? To znany spryciarz, noworyż, jeden z tych, którzy wnoszą świeżą krew w nieco już spleśniałe sfery towarzyskie Florencji, reprezentowane przez Donatich. No i nie mniej ważny jest fakt, że Gianni jest ojcem Lauretty. Basta con io di greti e coi ridichi. Viva la gente nuova. A oto i on, z Laurettą. Szybko orientuje się w sytuacji i owszem, może by i pomógł, ale
Niechętna mu rodzina dotkliwie okazuje mu wyższość. Gianni z Kiki chce już opuścić niegościnny dom, ale Lauretta widzi w tej sytuacji szansę dla siebie i ukochanego. Może jej posagiem będzie spryt taty i dzięki niemu rodzina Rinuncia nie będzie robić przeszkód w ich drodze do małżeństwa. Znając słabość ojca do niej, ucieka się do emocjonalnego szantażu. Gianni postanawia wykorzystać fakt, że w mieście jeszcze nikt nie wie, że puls Błoso obniżył się do zera. Nagle zjawia się lekarz rodzinny. Chce sprawdzić, jak czuje się jego pacjent. Rodzina robi wszystko, by medyk nie dojrzał ciała, a Gianni, udając zmarłego, zmienionym głosem zapewnia doktora, że czuje się lepiej. Zachwycony swymi umiejętnościami lekarz odchodzi. I właśnie to będzie sposób Giovanniego na rozwiązanie problemu. Rozumiecie? Bo rodzina Donatich nie rozumie. Nie rozumie, do czego dąży spryciarz. Fare testamento, portate su con voi che per questo mestiere se no è tanti. E un notaio fiede. Entra, la stanza è semia scura, dentro il letto intravede di muso la figura. In testa la felina, al viso la mezza farina, fra bellina e pezzolina. No, come parli quella, di cosa invece ne via, perché al posto di cosa ci salia. Io lo schitti, con altra voce forma, io falsifico in me, donati. Estando e dando il testamento dorma la gente, questa vata bizzarria.
Świetne, co? Posyłają po notariusza. I zaczyna się upiorna maskarada. Gianni kładzie się w łóżku Denata, udziela instrukcji wspólnikom w przestępstwie, a szczególnie podkreśla, że we Florencji niezwykle surowe kary czekają na oszustów. Jest to wygnanie z miasta po uprzednim ciach odcięciu dłoni. Oczywiście nikt nie ma zamiaru się wyłamać i każdy będzie milczał jak szykowany dla wujcia grób. Wszyscy członkowie rodziny są szalenie zaangażowani w to, by i oni, i Gianni wyszli jak najlepiej na tym podłym szwindlu. Gianni, se mi lasci in questa casa, non mi dimentichi di signor, di gonfio, di quattrini. Va bene. Eccola pezzo, linda. Se lasci a noi la mula, i mulini di signor in questa casa, a furia di fiorini ti si rasa. Va bene. Eccola la vita. Se ci lasci la mula, i mulini di signor in questa casa, per le mille fiorini. Zjawia się notariusz i świadkowie. Konający Błoso, czyli żywy Gianni, nie jest być może zbyt szczodry, ale w swej ostatniej woli stara się pamiętać o wszystkich. Rodzina jest zachwycona tym, jak Gianni wciela się w rolę dobrotliwego staruszka, który właśnie odchodzi z tego świata. Podział drobnych nieruchomości nie wzbudza sprzeciwu Donatich. No, ale dochodzimy do podziału tego, co najcenniejsze. Skiki wyrzuca ze swojego już teraz domu bandę złodziei i cwaniaków. Wybucha okropna awantura. W całym procederze nie wzięli udziału tylko oni, Lauretta i Rinuncio. A co ma na swoje usprawiedliwienie Gianni Schicchi? Wie, że za to, co zrobił, Bóg i poeta Dante, który spisał tę historię, wyślą go prosto do piekła. A tam
czeka zapewne na niego jakaś inna upiorna rodzinka. Fiteli voi, signori, se i quattrini buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, così sia. Ma, con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.